Witajcie moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na przegląd wyprzedaży w Rossmanie. Ostatnio na Instagramie zaczęły migać mi posty z tej wyprzedaży, dziewczyny wrzucały swoje zakupy, także stwierdziłam, że trzeba pojechać do Rossmana, zobaczyć co w trawie piszczy. Powiem szczerze, że nie liczyłam, że coś upoluje, myślałam, że ta wyprzedaż jest już na końcówce i że nic nie będzie, ale ostatecznie kupiłam całkiem sporo produktów, zarówno coś z kolorówki, jak i z pielęgnacji. Kupiłam te produkty w naprawdę dobrych cenach i dodatkowo zrobiłam zdjęcia, żeby pokazać Wam, co na tej wyprzedaży jest, co można upolować. Także będę Wam te zdjęcia wrzucać i w międzyczasie będę Wam opowiadać o tej wyprzedaży i pokazywać, na co się skusiłam. Tego typu wyprzedaże pojawiają się w Rossmanie co kilka miesięcy. Sklep po prostu robi na półkach miejsce na nowości. Nowości pojawiają się zazwyczaj wiosną i jesienią. Także myślę, że kwiecień, maj, no i będziemy mieć sporo nowości. A tymczasem przejdźmy sobie do tematu wyprzedaży. Zacznę od pielęgnacji twarzy i tutaj mamy na wyprzedaży naprawdę mnóstwo produktów. Na przykład mamy całą serię AA Flowers and Oils. Mamy tutaj serum, kremy do twarzy, kremy pod oczy, 60+, 50+, 70+. Także tych kosmetyków jest sporo. Ceny wyjściowe to 20 zł, a większość tych kremów kosztuje w tym momencie 10-11. Marki AA mamy również na wyprzedaży serię Hyalu Pro Age, czyli serię z kwasem hialuronowym. Są kremy, jest serum, jest też krem pod oczy, także 4 produkty. Ceny wyjściowe kremów 28,99, na wyprzedaży 15,99 i 17,49. Jest też mnóstwo produktów od Taupy, praktycznie cała seria Pro Age. Mamy tutaj znowu kremy pod oczy, mamy serum oraz całkiem sporo kremów. Ceny 37,99, są to ceny regularne. Na wyprzedaży większość kosmetyków kosztuje maksymalnie 20 zł. Jest też kilka produktów od Bielendy, na przykład seria z miodem Manuka. Ja kiedyś miałam chyba serum z tej serii i pamiętam, że było całkiem fajne. Także serum kosztuje teraz 14,99, a krem z tej serii 11,99. Teraz obok mamy kremy z Sorai, jest to seria z witaminami, mamy witaminę A, B oraz C. Ceny od 8 do 10 zł. W kolejnym zdjęciu macie jeszcze dwa produkty od Bielendy. Jest to seria do cery naczynkowej, krem z korygującym pigmentem oraz serum. I zaraz obok Liren jest to seria Power of Plants. Mamy naprawdę sporo produktów, zarówno kremy jak i serum. No i ceny jak widzicie naprawdę spoko. Na wyprzedaży jest też mnóstwo płynów micelarnych, mnóstwo toników. Na przykład płyny micelarne od marki Biotanik, cena 9,99. Mamy też sporo kosmetyków z OnlyBio. Tutaj na zdjęciu jest tylko płyn micelarny, ale z tego co pamiętam, było na wyprzedaży kilka produktów. Było też sporo produktów od marki Fluff, na pewno był peeling, na pewno był krem pod oczy i jeszcze kilka innych kosmetyków. Zastanawiałam się, czy nie kupić kremu pod oczy, ale ostatecznie wzięłam coś innego. Zaraz Wam wszystko pokażę. Jeśli chodzi o pierwszy produkt, który kupiłam, jest to serum z Eveline. Seria Serum Shot. Jest to wersja z kolagenem, 24-karatowym złotem i elastyną, głęboka odnowa i lifting. Ten produkt jest stosunkowo nowy, jest to jedna z nowości, jeśli chodzi o tą serię, także w sumie nie wiem, dlaczego jest na wyprzedaży, może się po prostu nie sprzedaje. Serum kosztowało 16 zł, także stwierdziłam, że wezmę. W ogóle jak ten produkt pojawił się na rynku, to miałam go na wishliście, chciałam go sobie kupić. Ostatecznie stwierdziłam, że kupię dopiero jak coś zużyję, ale że był w tak fajnej cenie, to stwierdziłam, że biorę. Mamy tutaj długą datę ważności, 11.2026, także po prostu poczeka na swoją kolej. Wzięłam też coś, co chyba widziałam u Miss Doncelity. Wydaje mi się, że ona kiedyś ten produkt polecała. Jest to marka AA, seria Pink Aloes, krem maska regenerująca na noc. W opakowaniu nie wygląda to na taki stricte krem, tylko raczej kosmetyk kremowo-żelowy. Pomyślałam sobie w ogóle, że to może być coś takiego jak ta maska z takimi małymi perełkami z Bielendy. Jest wersja niebieska i wersja różowa. Ja te maseczki uwielbiam, także jeżeli będzie to coś podobnego, to będę bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o cenę, to ten kosmetyk kosztował chyba około 12 zł, także całkiem spoko. Mamy tutaj ekstrakty z różowego aloesu. Dodatkowo mamy kwas hialuronowy oraz depantenol. Wzięłam sobie też 3 maseczki. Maseczki były chyba po 2,30. Jest to marka Perfecta, seria z witaminami. Wzięłam wszystkie, które były, czyli maskę z witaminą B5,
maskę z witaminą A oraz witaminą E. Ma być to skoncentrowana maska odżywka, także może będzie to coś na zasadzie maski bankietowej. Takie wiecie, natychmiastowe odżywienie, nawilżenie. Na pewno w najbliższych dniach przetestuję i zobaczę. Jeśli chodzi o witaminę B5, no to mamy tutaj głębokie, intensywne nawilżenie, ukojenie oraz aksamitne wygładzenie. Witamina A, regeneracja, wygładzenie zmarszczek, piękny i jednolity kolor. Oraz witamina E, redukcja zmarszczek, poprawa napięcia i rewitalizacja skóry. Także za 2 zł myślę, że fajna opcja. Będę testować i dam Wam znać. Ostatni produkt pielęgnacyjny, na który się skusiłam, to krem pod oczy od Yandy. Jest to krem forte pod oczy na dzień dobry i na dobranoc, siła nici kosmetycznych, złoty nośnik 24 karaty, czarna róża 60+. Jeśli chodzi o te oznaczenia 50+, 60+, szczerze mówiąc nie zwracam na to uwagi. Był jeszcze krem 50+, również był na wyprzedaży, ale kosztował kilka złotych drożej, a miał identyczny opis, bardzo podobny skład. Także stwierdziłam, że wezmę sobie te. Ogólnie z marki Yanda było na wyprzedaży bardzo dużo kosmetyków, naprawdę fajne ceny. Także jeżeli macie ochotę przetestować, albo po prostu tą markę lubicie, to zajdźcie do Rossmana, bo możliwe, że jeszcze coś będzie. Jeśli chodzi o tego typu wyprzedaże, no to niestety rządzą się one swoimi prawami, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Jednego dnia może być mnóstwo produktów, drugiego nie będzie nic. W jednym Rossmanie będzie tego dużo, w drugim Rossmanie będzie tego mało. Także ciężko powiedzieć, czy jak pojedziecie do Rossmana, to jeszcze coś upolujecie. Ale ja byłam w czwartek i w moim Rossmanie było naprawdę mnóstwo kosmetyków na wyprzedaży. Na wyprzedaży było również sporo produktów do ciała, bardzo dużo balsamów, kremów. Sporo kremów do rąk, na przykład od marki Perfecta, od marki Liren. Były też żele pod prysznic, Le Petit Marcellier, były żele Palmolive. Na pewno było coś z Dove, było coś z Nivea. Ogólnie jeśli chodzi o mycie ciała, było sporo kosmetyków. Na dziale męskim również było sporo rzeczy. Na pewno były jakieś pianki do golenia, żele do mycia twarzy. Było chyba też coś po goleniu, coś dla brodaczy. Także z tej kategorii również możecie coś znaleźć. Jeśli chodzi o kategorię włosy, również było tego sporo. Na pewno były jakieś szampony od Batiste, były jakieś pianki do włosów, lakiery. Były też chyba produkty Garnier Hair Food, na pewno wody lamelarne i szampony. Ale tego nie brałam, bo mam po prostu spory zapas. Wzięłam sobie farbę. Ja tą farbę kiedyś miałam. Nie pamiętam, czy ten konkretny kolor. Ale ogólnie tą farbę miałam, była naprawdę super. Także stwierdziłam, że na wyprzedaży wezmę, kosztowała około 14 zł, a jej cena regularna to chyba ponad 30. Wzięłam odcień Cool Blond B10, były dostępne chyba 3 odcienie. Jest to dosyć jasny blond, więc myślę, że na moich włosach nie będzie wyglądał tak jak na opakowaniu, ale staram się powoli te włosy rozjaśniać, na wiosnę chcę mieć troszkę jaśniejsze. Także będę z tą farbą próbować, no i zobaczę jak mi to wyjdzie. Na koniec kategoria makijaż i tutaj również było bardzo dużo produktów. Kilka rzeczy w szafie NAM, troszkę rzeczy w szafie Lovely, w szafie Vibo. Ogólnie w każdej szafie było po kilka rzeczy. Jeśli chodzi o Vibo i Lovely, to na wyprzedaży były kolekcje limitowane. Najwięcej kosmetyków było na takich dodatkowych stendach, na przykład na stendzie z produktami La Mer. Zrobiłam zdjęcie stendu z produktami tej marki. Na zdjęciu widać, że nie wszystkie kosmetyki są oznaczone wyprzedażą, ale pytałam pani, czy pozostałe produkty również są na wyprzedaży, czy są w cenach regularnych. Pani mi to sprawdziła, no i powiedziała, że wszystko jest na wyprzedaży, tylko po prostu nie wyłożyli wszystkich cenówek. Ja z tej marki wzięłam sobie do testów 2 produkty, paletkę 16 cieni Shades of Brown, która kosztowała chyba 29,90, także cena naprawdę spoko. Kolorystyka jest super, bo mamy tutaj dużo różnych brązów, od takich dosyć jasnych po mocno ciemne, no i mamy kilka błysków. Wzięłam sobie jeszcze rozświetlacz, jest to odcień 401 Luna, były dostępne 2 odcienie. Na swatchu wyglądał super, były testery, także sobie te produkty zesłoczowałam. Swatchowałam również te cienie, no i ta pigmentacja wydaje się ok. Także będziemy te produkty testować i zobaczymy jak wypadną. W szafie NAM upolowałam jeden produkt, jest to pędzelek Concealer Brush. Kosztował on chyba połowę ceny regularnej. Także stwierdziłam, że wezmę. Ogólnie pędzelki od NAM bardzo lubię, także na pewno mi się przyda. W szafie Eveline również było kilka wyprzedaży, były m.in. lakiery hybrydowe. Są to jakieś nowe lakiery, BB3 w jednym. Chyba tego wcześniej nie widziałam. Ma być to dokładnie upiększająco budująca hybrydowa baza kauczukowa. Było dostępnych kilka odcieni, cena na wyprzedaży 14,99. Także stwierdziłam, że wezmę i przetestuję. Ostatnia rzecz, którą wzięłam, to rzęsy. Jest to Ardell Naked Lashes.
wersja 422. Ja za często rzęs nie używam, ale kosztowały chyba 6 zł. Są bardzo ładne, bo z jednej strony są długie, ale nie są zbyt grube. Także mogą prezentować się naprawdę spoko. Jeśli chodzi o przegląd wyprzedaży w Rossmanie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek okazał się przydatny, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy byliście w Rossmanie, czy polowaliście na wyprzedaż. A jeżeli tak, to dajcie znać, co upolowaliście. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!